Ale ty masz takie tempo, że kobiety przez takie tempo zachowują się świetnie, 3-4 spotkania, pocałunek, wszystko super, ale jest fajnie, bardzo łatwo i potem piąte już to spotkanie. Kurde, to jest za szybko, jeszcze nie jestem gotowa na związek, nie wiem co czuję, może kiedy indziej. Dajesz za darmo, się oddajesz, zero piątku i sobot. Mówię ci, to działa jak magnes, kiedy się spotykasz poza piątkiem i sobotą i kobiety w końcu błagają, żeby się z nimi spotkał w piątek lub sobotę. Łzy, pot i krew. Żeby wyciągnąć z kobiet to, co na nie działa. Działa na nie wyzwanie. 5 do 9 dni odstępu pomiędzy telefonami i kolejnymi spotkaniami. Jedno spotkanie na tydzień, dopóki ona nie będzie prosić o drugie spotkanie w tym samym tygodniu. Zero piątków i sobót, dopóki ona o nie nie poprosi. Zero zapraszania do domu, dopóki ona ciebie nie zaprosi. Zero znajomych, dopóki ona nie zaprosi ciebie do swoich znajomych. Wszystkie takie kroki, które zwiastują jakikolwiek związek, powinna inicjować kobieta, bo wtedy masz 100% pewności, że ona jest na to gotowa. A jeżeli my, na przykład, zabieramy kobietę od razu w piątek lub sobotę gdzieś na randkę, jeżeli my zapraszamy ją na czwartym spotkaniu do naszej ekipy z pracy na imprezę, to ona od razu czuje presję na związek i jest 50% szans, że ona się przestraszy i ucieknie. A najlepsze jest to, dlaczego inni o tym nie mówią? Dlaczego oni mówią, że bądź wyzwaniem, bądź tajemnicą, bądź niedostępny i nieprzewidywalny, a jednocześnie każą zabierać kobiety do domu tej samej nocy? Sprzeczne ze sobą. Chcesz mieć dziewczynę na jedną noc, to, albo na tydzień, no to spoko, ale jeżeli chcesz rozkochać kobietę na 40 lat, no to trzeba to dobrze usadowić. Bo się zagapiłem. Dobrze odpowiedziałeś, tylko się zagapiłem ci powiedzieć, że słowo kumpel z ust kobiety, to wiesz co to znaczy. Ale jak się całowaliście wcześniej, a potem takie teksty były? To jest tak jak dzwonienie przez telefon. Nie można się prosić. Dwa razy nastawia ci policzek, więcej się z nim nie spotykasz. Stroker to jest taki typ kobiety, która lubi być, wiesz, głaskana, taka odarowana, lubiana, podrywana. I ona jest takim typem kobiety, bo jest piękna i tak dalej. I w tym momencie problem polega na tym, że ona chce tych wszystkich rzeczy, ale nie chce ciebie. Musisz takie coś przeczytać i nie dawać jej tej zabawy. No po co ona ma na przykład. Ja bym się denerwował, gdy mam piękną kobietę, chcę ją mieć, a ona na przykład chce ze mną tylko grać z kosza. To ja na przykład później, jak byłem starszy, no to powiedziałem sobie, dobra, mogę mieć koleżanki od squasha. Czemu nie? Ale kiedyś wcześniej, to za żadne skarby bym się nie zgodził na to, żeby sprawiać przyjemność pięknej kobiecie, która nie traktuje mnie jak potencjalnego chłopaka. Zresztą nie miałem na to czasu, bo ja chciałem znaleźć sobie wtedy kobietę do związku. Chodzi o to, że po pierwsze, nie możesz rozmawiać z kobietami na poziomie logicznym, tak jak to zrobiłeś, nie możesz z nimi rozmawiać o kontekście waszej relacji. W ten sposób mordujesz masakrycznie jakiekolwiek wyzwanie i tajemniczość. Kiedy ty uprawiasz z nią negocjacje na temat tego, kto będzie czyim kolegą, koleżanką, chłopakiem lub dziewczyną i jakie ty masz zasady lub ich nie masz. Bo w tym momencie siadacie jak dwóch polityków i rozwodzicie się nad tym, czy wy będziecie kiedyś parą, czy nie. Cały klucz polega na tym, żeby w ogóle nie poruszać tego tematu, żeby kobieta nie mogła cię rozgryźć, bo kiedy ona czuje niepewność i niepokój a propos tego, jakie są twoje uczucia do niej, to wtedy jesteś pierwszym facetem na ziemi, którego ona nie potrafi rozgryźć i jej zainteresowanie wzrasta. I ona chce cię wtedy rozgryźć, ona chce cię wtedy zdobyć, ona chce wtedy wiedzieć, co ty czujesz. I jak będziesz tak kontynuował przez 12 spotkań, to około 7, 8 spotkania ona wypali z pytaniem: słuchaj, czy spotykasz się jeszcze z innymi dziewczynami? Bo ja na przykład z innymi facetami nie, co oznacza, że chcę się spotykać tylko z tobą. Ona w końcu zapyta o weekend, ona będzie chciała być twoją dziewczyną, będzie chciała poznać twoje uczucia i sama zacznie ci je okazywać. A jednocześnie wasz kontekst jako potencjalnej pary ustalasz poprzez czyny. Bo czyny zawsze są silniejsze od jakichkolwiek słów. Więc teraz, w momencie, kiedy był ten piątek i rozmowa w barze i musiałeś się zapytać, dlaczego jest taka sytuacja, jak ty mnie traktujesz, jakie ja mam zasady, to w tym momencie już byłeś na poziomie słów. Teraz, co jest ważne? Chodzi o to, że wszystkie rozmowy z nią i słowa, one mają znaczenie drugorzędne. Bo kobietę trzeba czytać, jej zachowania. Każdy to powtarza, że należy interpretować tylko i wyłącznie fizyczne zachowania kobiety. Nie słuchaj kobiety, co mówi, patrz na nią, aby ją zrozumieć. I teraz jedyne zachowania i czyny, jakie się liczą w tej relacji damsko-męskiej, to jest to, czy ona odbiera twoje telefony, czy odzywa się w tych telefonach z entuzjazmem, czy zgadza się na spotkanie lub podaje alternatywny dzień, w którym jest wolna, przychodzi na te spotkania punktualnie, dobrze się bawi, kilka razy cię dotknie i na końcu randki odwzajemnia pocałunek. Jeżeli gdziekolwiek jesteś zamieszany, nie wiesz co ona czuje, widzisz, że to zainteresowanie jest tak powiedzmy na 50, 60, 70%, dopiero się rozkręca i nie wiesz, to dopóki ona przychodzi na spotkania, dobrze się na nich bawi i na końcu odwzajemnia pocałunek, to tylko to się liczy i to są czyny, które są istotne i tylko potem idziesz. Że pod drzwiami na końcu pocałunek w usta wystarczy kilka sekund.
ona będzie chciała coraz więcej tych pocałunków, coraz dłużej, ale generalnie krótki, tak żeby pozostawiać ją spragnioną więcej. Prawda, której znalezienie zajęło mi bardzo dużo lat. I nikt o tym nie mówi. Najgorsze, że nikt o tym nie mówi. Każdy myśli, że można za pomocą jakichś technik, albo nieustępliwości, albo jakiejś pewności siebie, czy innych super mega trików, każdą kobietę do siebie przekonać. Tak, to jest pierdolenie, ja wiem o tym. Być może w jakiś sposób da się kobietę zmanipulować lub za pomocą cierpliwości doprowadzić z nią do jakichś intymnych relacji lub też przelotnego związku. Jednak co robią kobiety? Kobiety mają zainteresowanie w formie skali od 0 do 100%. I teraz jeżeli kobieta ma ujemne zainteresowanie w sensie poniżej 50%, czyli tak naprawdę ona nie czuje tak głęboko tej takiej atrakcji, tego zainteresowania, tej chemii po prostu nie ma, to ona mając 40 do 49% zainteresowania, czyli nie, że się brzydzi facetem i w ogóle nie chce go znać, tylko patrzy na niego jak na normalnego mężczyznę, to wtedy ona będzie z nim chodzić na randki, będzie mu dawać komplementy, będzie chciała się karmić tą jego uwagą, będzie mu robić jakieś takie złudne nadzieje i będzie raz zainteresowana, a raz niezainteresowana. I to jest wtedy jedna wielka papka, której nie da się rozróżnić. I teraz interpretacja tego jest jedynie taka, że tak zwane inconsistent behavior, czyli niesystematyczne zachowanie, oznacza niskie zainteresowanie. Dziewczyna... Tak, za niskie. Jeżeli dziewczyna jest zainteresowana, to ona będzie przychodzić, będzie odzajniać pocałunek i nawet jeżeli odzajnie pocałunek w jakiś taki krępujący sposób, albo na randce będzie dotykać nas rzadko, albo nie będzie się bardzo śmiać, to dopóki ona przychodzi na spotkania i całuje nas na koniec, to jest dobrze i jeżeli to się utrzyma i ona nie zniknie po 10 spotkaniach i nie powie, że nie wie, co czuje, to znaczy, że to się rozwija i ma szansę, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć, bo kobiety zakochują się o wiele wolniej. I je pociąga właśnie wyzwanie, tajemniczość, niepokój i niewiedzenie, co z tej relacji wyniknie. One też pragną nas zdobywać, tylko że żaden facet nie daje im do tego okazji. A jeżeli to zainteresowanie jest ujemne, to jeszcze jest dosyć ważna informacja taka, że ono nigdy nie staje się już dodatnie. To jest ten problem, że mamy zawsze jedną szansę z jedną kobietą w jednym życiu. Nie wróci się, nie? Jeżeli ktoś kompletnie zabił tą atrakcyjność, to wtedy nie. A jeżeli na przykład byłeś tylko na cześć, i potem byliście, na przykład byliście w liceum, tak? I potem kompletnie nowymi ludźmi jesteście już jako dorośli ludzie, to wtedy to ma sens. Ej, to jest najgorszy typ kobiet, które nie chcą być twoją dziewczyną, a jednocześnie zazdroszczą ci koleżanek i chcą twojej uwagi. Ja uważam, że takie kobiety trzeba olewać po prostu z zimną krwią. Ej, ja się cieszę, że ty teraz będziesz widział po prostu czarno na białym to, że dana kobieta wodzi cię za nos. Bo one tak robią, to jest ich życie. I tak, nie będzie cię pragnąć każda kobieta i w dalszym ciągu również możesz popełniać jakieś... Pewnie, że to jest normalne, każdy, ale z czasem będziesz coraz lepszy, że będziesz miał takiego skilla za jakiś czas, że kobieta nie będzie potrafiła cię rozgryźć. No. Powiem, dzięki tobie będę lepszy, bo ja to czuję, rozumiem. No, mam nadzieję. To cały czas widzę, wiesz, za łatwo, za szybko, za dużo i za darmo. I to jest świetne, co ty potrafisz, co ty osiągnąłeś, jak ty mieszkasz, ale to jest dla kobiety, która... Ciebie pragnie za to, jaki jesteś, za to, jak z tobą spędza czas zbierając liście, ona musi to zasłużyć, na to zaczekać i dopiero po 10 spotkaniach mieć na to okazję, jeżeli sama jeszcze sobie to wyprosi. I najlepiej byłoby, gdyby kobieta na przykład po 5 super randkach spędzonych z tobą, gdzie będą liście, gdzie będzie cymbergaj, gdzie będzie karmienie kaczek, gdzie będzie jeszcze jakaś inna zabawa, ona w końcu powie, wiesz co, zapraszam cię na obiad. I ona zrobi tobie obiad najpierw. Bo to też, no widzisz, to też tak, że ty teraz ją tutaj, wiesz, ułaskawiasz tymi swoimi dobrami już na trzecim spotkaniu. Niech ona tak zrobi jako pierwsza. A tak, to randki na miasto. 2-3 godziny, 4 maksymalnie i cześć, pierwszy kończysz spotkania. No, chyba, że jeszcze jest taka opcja, bo ja na przykład bardzo, bardzo się denerwowałem i frustrowałem taką sytuacją, w jakiej teraz jesteś. I chciałem, i bardzo mi się podobała ta dziewczyna, mi się tylko męczył, mając z nią jakikolwiek kontakt, więc wolałem po prostu poznawać nowe kobiety i, wiesz, agresywnie, no, wiesz, taką pasją podchodzić do nowych dziewczyn. A jeszcze jest taka droga, że z taką dziewczyną jak ta, Magda, można utrzymywać, powiedzmy, kontakt koleżeński. No niby się to odradza, nie? Zmierzam do tego, że atrakcyjne kobiety mają atrakcyjne koleżanki. Więc jeżeli ty, to nie jest tak, że to jest relacja, wiesz, że ona jest zupełnie obca, ty jesteś zupełnie obcy i się widywaliście tylko na randkach sam na sam, tylko jeżeli to jest relacja, gdzie na przykład jest jakiś squash, czy może jeszcze gdzieś wyjdziecie kiedyś na wspólną imprezę, na przykład w czwórkę, czy twoi znajomi, jej znajomi i możesz dzięki niej poznawać po sznurku inne, podobne do niej dziewczyny, to wtedy możesz taką relację sobie delikatnie pielęgnować tam raz na jakiś czas. A jeżeli takiego nie widzisz, no to tak. Jak do mnie ktoś pisze, że ma spotkania z 3 dziewczynami na raz, to rozwiązanie jest takie, żeby umawiać się z każdą z nich i tak długo to robić, dopóki
nie wyłoni się taka dziewczyna z tych trzech, która najbardziej cię pragnie i która jednocześnie najbardziej tobie się podoba. I No teraz właśnie. rzadko się zdarza, żeby wszystkie trzy dziewczyny były jednocześnie i równocześnie bardzo takie najlepsze dla ciebie. Tak samo. No. No, więc zawsze one się gdzieś wykruszą. Albo na przykład dwie z nich gdzieś będą miały słabsze zainteresowanie i gdzieś znikną, albo dwie z nich zrobią jakąś gafę, czyli będą miały jakąś flagę, że na przykład nie będą się dorzucać do randek, albo będą No. marudzić, albo będą się zwierzać z jakichś swoich problemów i traktować się jak psychoterapeutę i będą popełniać jakieś błędy. I w końcu ty w ciągu 10 spotkań to wyłonisz i jedna z nich będzie ta najlepsza, że będzie i najlepszą dziewczyną, będzie ci się najbardziej podobać i ją sobie wybierzesz wtedy. Jasne. Faktycznie kobiety mają, wiesz, tą władzę, nie? Że one de facto wybierają tych gości na początku, nie? I nie zmienić tego, nie? Po prostu ja też uważam, że kobiety wybierają facetów, wiesz, przynajmniej na początku, bo A później kobiety też, nie to za... one decydują o tym, czy będziemy parą, czy nie. On zawsze do nich, tak samo jeżeli facet klęka na kolano i prosi o rękę, to w końcu też do niej należy ostateczna decyzja. Ja ci powiem, że tak naprawdę to też się skłaniam ku takiemu myśleniu po moich bujnych, że tak powiem, różnych rzeczach. To też buduje twoją godność i poczucie własnej wartości, kiedy czujesz, że jesteś w stanie olać piękną kobietę i jakby odbić tą piłeczkę, że ona ciebie olała, a teraz ty ją olejesz i wtedy się wyrównuje jakby ten wasz poziom, Tak. wiesz, szacunku. Ale przez to, że jak ty nie chcesz tej kobiety, to wtedy wiesz, ona ciebie goni. Wtedy jest super, nie? No. Masz taką kobietę, którą chcesz i jest wspaniała i mimo wszystko, że widzisz, że ona w sumie mogłaby się z tą naprawdę, wiesz, jakoś związać, to mimo wszystko nie ryzykować i pomalutku budować to krok Tak. po kroku, żeby ona była już tak stęskniona, tak spragniona, że w końcu ona cię wtedy doceni, że jak ona cię zdobędzie w ciągu tych 2 miesięcy i będziecie potem parą, potem jeszcze więcej zaufania jej dajesz po 6 miesiącach, wtedy można też na przykład sobie rodziców przedstawić po takim okresie i widzisz po 6 miesiącach, że naprawdę masz solidnie tutaj jakiś związek się rozwija i jest okej. Okay. I wtedy ona o Zgadza wiele się. bardziej docenia to wszystko. I cię nie chce wypuścić. Ja się z tobą zgadzam. I te 60 dni na początku to wszystko właśnie budują. To są o wiele bardziej takie, wiesz, spójne i chętne, kiedy już mają te 25 lat, bo one też wtedy myślą o rodzinie, dziecku, już, wiesz, Tak, zegar właśnie. biologiczny tyka, już wtedy musisz uważać na takie, które chcą tylko, wiesz, ciebie po to, żeby za kogokolwiek wyjść za mąż, albo chcą ciebie Tak. tylko po to, żeby już dziecko z kimś mieć. I wtedy potrzebuję jasnych instrukcji i wskazówek, co i jak, nie? I wtedy ja się zastosuję, już nie myślę, czy mam rację, czy nie mam racji, rozumiesz? Tam są takie slajdy, na których jest wypisane w punktach co i jak i to są właśnie te złote informacje, które też tutaj kilka razy wspomniałem, nie wszystkie. I tego się trzymać i to po prostu działa. Zajebiście. Stary, miłego dnia ci życzę. Dobra, i Dzięki za wzajemnie. zajebistą rozmowę. Dobra, dzięki bardzo też, no. Przepraszam, że kilka razy zakląłem. Trudno, taki mam styl. Nie ma sprawy, rozumiem to. No to też wszystkiego dobrego, jesteśmy w kontakcie. Jak najbardziej. Trzymaj się, Paweł. No, hej.